Inauguracyjne spotkanie ma za sobą zespół roboczy do spraw ograniczania niskiej emisji, powołany przez starostę Gliwickiego. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w walkę o lepszą jakość powietrza. Podczas pierwszego zebrania, jakie odbyło się w Nadleśnictwie Rudziniec, poza rozmowami wszyscy przybyli wykonali także symboliczny gest w postaci posadzenia drzewek. Zespół roboczy do spraw ograniczenia niskiej emisji, tak nazywa się grupa powołana do życia przez Waldemara Dąbka, starostę powiatu gliwickiego. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec, a więc na terenach, gdzie smog gości niezwykle rzadko. W tym rejonie tego tak za bardzo nie odczuwać. Jesteśmy otoczeni lasami, a lasy bardzo dobrze czyszczą powietrze, zarówno z trujących gazów, jak i zanieczyszczeń stałych, które składają się na tak zwany smog. Smog, który dla nowo powołanego zespołu jest wrogiem numer jeden. Są to bardzo trudne sprawy, które się nie da rozwiązać za jeden dzień czy dwa. Na razie robimy żebyśmy mieli jako zespół gruntowną wiedzę. Chcę tu przypomnieć, że już w ramach tego zespołu mieliśmy spotkanie z naszymi proboszczami w powiecie gliwickim. Także ta akcja w naszych szkołach ponadgimnazjalnych, te sadzenie lasu, to są to może takie prozaiczne sprawy, ale bardzo potrzebne. To jest to kształtowanie świadomości. A tą świadomość kształtować chcą także środowiska naukowe, które chętnie angażują się w działalność związaną z ograniczeniem niskiej emisji, edukując i ostrzegając przed jej skutkami. Na przykład spalając paliwa, wdychamy to i w konsekwencji ponosimy skutki tego długofalowe, bo to niekoniecznie muszą być skutki teraz, w tej chwili, dziś czy jutro. To może się wydarzyć dopiero później, jak będziemy starsi. W skład zespołu do spraw ograniczenia niskiej emisji wchodzą również przedstawiciele duchowieństwa. Kościół już od wielu lat zwraca uwagę na troskę o nasz wspólny dom, a tym wspólnym domem jest ziemia i oczywiście istotny wymiar ziemi to powietrze, zwłaszcza to powietrze, które nie powinno nas zabijać, a nam służyć. Podczas inauguracyjnego spotkania głos zabrali prelegenci, którzy omówili tematy związane z niską emisją. Zespół przejął zaś wstępny plan działań na najbliższy czas. Myślę, że takim głównym zadaniem byłoby dla nas stworzenie takiego programu pilotażowego, w którym pokazalibyśmy, co można zrobić, żeby zlikwidować czy ograniczyć w wielkim stopniu emisję. Spotkanie zakończyło się symbolicznym, wspólnym sadzeniem drzew w pobliskim lesie.